Halo, halo, witam was serdecznie, kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ardenę i witam was, słuchajcie, w nowej serii na kanale Assassin's Creed Odyssey. Bardzo, słuchajcie, bardzo długo czekałam na tą grę i mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o Originsa, bardzo mi się podobało. Słuchajcie, więc takie szybkie wprowadzenie. Przenosimy się do czasów greckich, tak, 431 rok przed naszą erą. Tak naprawdę jest to czas, kiedy była wojna pomiędzy Spartanami i Atenami i wcielimy się w potomka Leonidasa, tak, króla Sparty. I słuchajcie, no, co mogę więcej powiedzieć? No, nie mogę się doczekać. Uwielbiam film 300. Zresztą, kto nie lubi Spartan? Słuchajcie, kto nie lubi greckiej mitologii? Ja, szczerze mówiąc, nie znam takiej osoby. Jest to naprawdę ekscytujące, że po raz kolejny będę mogła wejść w jakąś super krainę i, że tak powiem, wczuć się to wszystko. Tak więc słuchajcie, ja nie włączam kamerki, ani nie będę zbyt dużo mówić, ponieważ jest po 12. Jest to premierowy odcinek, jest od razu po 12. Wsiadłam i od razu mówię, będę dla was nagrywać. Więc słuchajcie, nie włączam ani kamerki i będę się wyciszać, słuchajcie, w czasie wszelkich filmików. Tak więc słuchajcie, usłyszymy się po wstępie, jak już dowiemy się, jak to się wszystko zaczęło. Tak więc mam nadzieję, że wam się to wszystko spodoba i że zostaniecie ze mną do końca. We are ready, my king. Tell me, Renekis. Have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. But now... Let us meet our fate, shall we? Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it, has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? For our sons, for our daughters, for Sparta! Ah!
bring Xerxes your head! Today you die! Xerxes sends his sheep to slaughter! Come, Persian! I will bring Xerxes your head, you insolent Spartan fool! Come and get it! A warrior than you. Once I'm done with you, King, all of Sparta's sons will be slaves for Xerxes. Sparta's sons would rather die. That could be arranged. Not so tough without your army to protect you. Then why are you bleeding so much? We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They are coming. By dawn, he will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing. When Xerxes wipes your bloodline from the face of... Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Finally. Wow. This is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just start it, Victoria. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Okay, so, worth noting, I've made some changes since you were last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization, if you're up for it. Let's take this one step at a time. Understood. If you're looking for something a little more intense, I can always adjust the settings for you later. This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the Animus. Okej, kochani, więc ja już czytałam o tym, weszłam wcześniej, jak robiłam sobie, słuchajcie, testy, więc weźmiemy sobie tryb wspomagany ze względu na to, że robię dla was, słuchajcie, filmiki, bo uwielbiam eksplorować to, więc prawdopodobnie jak będę drugi raz prywatnie sobie w spokoju i ciszy grać, to słuchajcie, wezmę sobie typ eksploracji i to polega, słuchajcie, na tym, że nie macie żadnych znaczników, musicie wszystko sami odkryć, tak więc naprawdę super sprawa dla ludzi, którzy uwielbiają eksplorować, szczególnie w takich fajnych krainach, więc zobaczymy sobie. There's no way I'm going in there without some guidance. Glad to help. You can always change your mind later. Listen, Layla, before you go off, if this book is right, this spear, this story,
It will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but... I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. Okej, okay, i to jest kolejna rzecz, którą znamy już przede wszystkim z Far Cry'a 5, tak? Czyli mamy do wyboru kobitkę bądź faceta, w tym przypadku Alexiosa lub Cassandrę. Słuchajcie, czytałam troszeczkę o tym, więc bardzo dużo ludzi wybiera właśnie Cassandrę ze względu na to, że uważają, że po prostu lepsza aktorka podkładała głos pod nią. Ja, słuchajcie, wybiorę Alexiosa ze względu na to, słuchajcie, że zazwyczaj w Assassinie graliśmy mężczyzn, grałam mężczyznami, tak? Więc jest mi łatwiej, że tak powiem, tak jak grałam Bajekiem, tak? Jest mi łatwiej po prostu starać się ich zrozumieć. Tak więc, słuchajcie, polecę z Alexiosem. All right, boss. Podobno były tam jakieś romanse, to dla was będzie też lepiej, nie? Więc zaczynamy przygodę. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it. Oh, and Victoria, read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. Słuchajcie, zastanawiam się, czy przypomnijcie mi, czy ta Leila przypadkiem nie była też jako znalazła właśnie grobowiec Bajeka i zapomniałam jak ona, jego żony. Shit face! Get down here! Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! No, już mamy pierwszy konflikt. The Cyclops said you like to act tough. So act tough! Dobra, get a little closer and I will. No, dokładnie. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. You have a lesson to learn. No. If the Cyclops wants to teach me, tell him to come here himself. Never mess with the Cyclops! Dawaj tutaj! Cholery jedna, no. O ty! Dawaj tutaj. Ciekawe mi, słuchajcie, bo tak, wiem, widzę, że zrezygnowali z tarcz. To jest ciekawe. This shit happens every week. I can't keep doing this. Now,
Thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus will bless me with an eagle like he blessed you, Alexios? Maybe you could ask him for me. Okej, okay, słuchajcie, więc mamy tak naprawdę już pierwszą decyzję, co jej powiemy. Czytam również, że wszystkie nasze decyzje, jakiekolwiek nie będziemy podejmować, będą wiązały się z jakimiś konsekwencjami. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz, czy to będzie również z misjami pobocznymi, czy tylko i wyłącznie misje główne. Nie wiem, przekonamy się. Mam nadzieję, że będę dobre decyzje podejmować. Również, słuchajcie, czytałam, że rozwój postaci jest bardzo ciekawy. To więc sama nie mogę się doczekać, kiedy, słuchajcie, już pójdziemy eksplorować. Będę starała się Wam naprawdę wszystko pokazać wraz z misjami pobocznymi. Jeżeli Wam się nie będą podobały, to oczywiście mogę robić jakieś po prostu, słuchajcie, wycięcia i będziemy jechać tylko i wyłącznie z misją główną. Ale myślę, że dość ciekawie to zrobili. Coś innego, coś dodali. Więc chciałabym tak naprawdę wszystko Wam pokazać. I słuchajcie co, no to lecimy. Poprosimy Zeusa, a czemu nie? A niech ma ptaka. O właśnie, Icarus, tak? Tak się będzie nazywał nasz orzeł, nie wiem jak to nazwać, nie wiem co to jest w ogóle. Wygląda na orła, ale powiedzmy nasz ptak, tak? Nazywa się Icarus i jest znowu to samo, co było w Originsie. Czyli będzie nam w jakiś sposób pomagał. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. Wait, what? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Okej, okay. Od kiedy Marcos ma winnicę, w którym miejscu przy drodze do Sami? Okej, okay, no to zapytajmy się oczywiście. Since kiedy when ma? Has he had a vineyard? Yesterday, I think. So, Marcos, who owes me drachmi, is buying vineyards. With what money? I don't know. Okej, okay. To może to... Gdzie ma tą winnicę? Where can I find Marcos's new... beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Aenos? It's south of that. Okej, okay, to idziemy do Marcosa. Złożyć mu wizytę. W końcu jest na Winny Heights, prawda? No ale tego nie popuścimy. Szczególności, że za dużo pewnie nie mamy. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. Pieniążki się należą. Jak? Pieniążki się należą. My head. Okej, okay, pierwszy wybór. Dokonane przez ciebie wybory wpłyną zarówno na to, co widzisz, jak i to, czego nie sposób zobaczyć na pierwszy rzut oka. To, co właśnie Wam mówiłam. Wybieraj z rozwagą, bo niektóre z wyborów wpływają na przebieg historii i są nieodwracalne. Więc to jest pytanie, czy również i misje poboczne. To jest bardzo ciekawe i z chęcią się dowiem. Więc tak, już mamy pierwszą, mamy tak, wynochami stąd i już po Was. I teraz tak, co zrobić? Przyszli, zaatakowali, uderzyli, pierwsi zaczęli. Zbijemy ich, po prostu ich zabijemy. Po prostu ich zabijemy. I tyle. You made a mistake coming here. I dobra. Oh, great. O ty kurde.
Nie zdążyłam sparować. No i szybko poszło. Okidoki, teraz pytanie, czy oni coś mieli? Jest, podnieś. Podnieś, okej. Okay. Zobaczę, słuchajcie, czy tylko mam DPI, dobra, ale na to chyba wychodzi, że... O, 800, wystarczająco. Zobaczmy, co my tutaj mamy. A poza tym... Mamy jakiś ekwipunek, coś tu mamy. A to jakieś bronie mi wskoczyły. A, słuchajcie, bo to mi bronie wskoczyły z klubu Ubisoftu, bo dostałam dość sporo rzeczy od nich. Możecie zobaczyć różne hełmy, nie hełmy. To wszystko z klubu Ubisoftu, ponieważ mam bardzo, bardzo, bardzo dużo punktów, więc takie miło z Ubisoftu, że od razu podarowali coś takiego, ale oczywiście jest to od poziomu 5, więc na razie tego nie użyjemy. Mamy zbyt niski poziom. No i łuk jeden. Łuk stracji. Okej. Okay. Chcę zobaczyć, słuchajcie, jak to wygląda drzewko. Zdobywanie punktów doświadczenia podnosi poziom twojej postaci i zapewnia jej punkty, które można wydać na poznanie kolejnych zdolności. Nowe zdolności są stopniowo odblokowywane i można je rozwijać. Ciekawe. Czyli prawdopodobnie jest to troszeczkę inaczej niż w Originsie i widzę, że tutaj bardzo, bardzo fajnie zrobili. Bo macie tak, wojownika, łowcę i asasyna. Ja oczywiście pójdę oczywiście spartański kopniak to jest po prostu mus, to muszę mieć. Naładowany ciężki atak. Pójdę prawdopodobnie w łowcę i asasyna, bo lubię skradanki i lubię się skradać, tak więc nie lubię wchodzić na pałę. Okej. Okay. Porządeczku, to idziemy się przebrać. Teraz tak. Okej. Okay. A w czym się wspinało? Tu był Ikaros. Okej. Okay. O cholera, nie pamiętam, czy się wspinało. No co wy gadacie? To się inaczej zbindowane jest? Sterowanie. Unik, wspinaczka w dół. Shiftem jest spinaczka w górę? A może? Mi się wydawało, że ja jeszcze miałam tym. A wiecie co, ja chyba to zmienię. Ja to zmienię, słuchajcie. No, to jest nie do pomyślenia, żeby było kurde wspinaczka shiftem. Lepiej jest unikiem robić shiftem, a wtedy spinaczkę robić tym. Dostosuj sterowanie. I teraz tak, zrobimy sobie tak. Parowanie, unik, na shift, dobra, i wtedy ciach i ciach, i silny atak, ciach i ciach. Trzeba będzie jednak shiftem i tym. O, trzeba będzie tak zrobić, dobrze. I teraz wstecz. Tak, chcę opuścić. No, od razu lepiej. Phoebe slept here again. Poor kid. No place to call home. No też, słuchajcie, widać, że nie należy do jakichś bogatych. Zobaczcie, jakie ma łachmany. Po prostu tragedia. No, z czasem będziemy, słuchajcie, to rozwijać. Będę starała się jak najlepszy, oczywiście, mieć sprzęt. I jak najwięcej drachmę, tak? Bo tak się nazywa waluta. Okej, okay, to teraz ubierzemy się. Niech ja sobie tutaj zerknę. Jak to możemy, co tu mamy? Ojen! Tunika Mistiosa. Mistiosa. Pas Mistiosa. Ojen. Tragedia. I pęknięty łuk. Tyle ma nasz bohater, słuchajcie. I ile drachmy? Czyli waluty jeden, bo jeden oddaliśmy Phoebe.
I teraz tak, chciałabym, słuchajcie, jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. I ja pierniczę, jak to pięknie wygląda. To jest jakaś spalona wyspa. Jak to ślicznie wygląda. Słyszałam, słuchajcie, że w ogóle w tych wodach to są rekiny, ale nie wiem, czy to prawda. Jakieś pogłoski. Może na początek, zanim pójdziemy sobie do Marcosa, to myślę, że dobrze by było od razu zwiedzić tutaj. No to nie wygląda zbyt dobrze. Uki duki. Co tu mamy? Pierwszy poziom, to nie jest źle. Może asasina może wykonam na niego. Dawać go w ryj i tyle. Dobra, przeszukajmy go. Dobra, już nie jest źle, mamy 8 drachmy. Drachmy 8. Zobaczmy, czy coś tutaj jest ciekawego. Coś tu jest. To znamy, słuchajcie, z Originsa, więc będzie nam łatwo nawigować Ikarosem. Okej, tutaj coś mamy. Tutaj coś tam było. Tutaj coś jest. Okej. Coś tu jeszcze będzie. Jest takie, słuchajcie, że nie macie tego takiego, jak mieliśmy w Originsie, że od razu na samym początku takie wspomaganie, że pokazywało nam, gdzie mamy wszystkie skrzyneczki lub jakieś tam drogocenne rzeczy. Więc w jakiś sposób na samym początku jest to utrudnienie, prawda? No i do tego doszło żelazo. Z tego, co wiem, to żelazo oraz inne, chyba są trzy minerały, które będą nam potrzebne do upgrade'owania naszych, oczywiście, naszego miecza, łuku, czy też zbroi. To więc warto to zbierać przy okazji, bo jak widzicie, nie tylko to można znaleźć w jaskiniach, ale również i tak o na drodze. To więc idziemy do Marcosa, na luzie. Chyba nie mamy konia. Nawet konia nie mamy. Ale mamy za to miękką skórę. Przyda się. Okidoki, czy nie jest za... Może jednak tak zrobię, wiecie? Żeby nie było zbyt szybko. Okej, i to jest tam, tak? Tak, to jest tam gdzieś. No fajnie to wszystko wygląda, naprawdę mi się to podoba. O, tu jest jakiś znacznik, to od razu sobie zajdziemy. Tu jest coś bardzo blisko. Tu. Jakaś jaskinia. Dobre. Podoba mi się tu, ale tu nic nie mam. Teraz tak, pytanie tylko. Okej. Coś mamy. Pięknie. Teraz tak. Musimy znaleźć. Chyba trzeba zanurkować. Oj. Uj, chyba za bardzo sprzęt mu widać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, tak troszeczkę. No taki... nieco ciekawa perspektywa jest, ale słuchajcie. No, w tamtych czasach nosili coś a la sukienki. Więc nie mam o to pretensji, słuchajcie. Naprawdę nie mam o to pretensji, tak? Bo już za czasów bajeka, no to przecież już tam mieli spodnie, tak? A tutaj... tak. Bardziej takie, nie wiem, zasłony nosili, tak? Mogę tak to nazwać, zasłony. Nie pamiętam, jak się nazywa tak historycznie. Możecie oczywiście napisać w komentarzach. Okej, nic tu więcej chyba nie znajdę. Tak mi się wydaje, ale wiecie co? Wychyla się tylko. O cholera. Halo?
Powietrze! O cholera, mam problem teraz. No dobra, trudno, trudno. No dobrze, dobrze, dobrze. Wiem o tym, wiem o tym, wiem o tym. Mam problem. No mam duży problem. No to słuchajcie, zginę. Zagadałam się. No, zginę. Zginę, zginę, zginę. No. Nie, nie, chyba jeszcze nie. Dobra, dobra. Było bardzo blisko, było bardzo, bardzo, bardzo blisko. Okidoki. Słuchajcie jeszcze, co ja bardzo zawsze chciałam, słuchajcie, że właśnie jak ja było w Originsie, że mam nadzieję, że po prostu kiedy skończymy jakąś na przykład, nie wiem, to będzie obozowisko bandytów, że oni już nie powrócą oczywiście na to obozowisko, że po prostu będzie, że tak powiem, wyzwolone i nie będzie się, nie będziemy musieli się nimi przejmować, będziemy mogli sobie eksplorować w spokoju, nawet przejechać w spokoju. No więc to by było fajne, mam nadzieję, że to zrobili, bo jak nie, to... Oj, Ubisoft, jestem bardzo zawiedziona. Są takie drobiazgi, ale to strasznie denerwuje. Chce człowiek przejechać, a nie może, bo kurde, nagle się pojawiają żołnierze czy bandyci, tak? W tym samym miejscu, jakimś cudem. I jest bardzo, słuchajcie, podobny krajobraz do Originsa, ale jednak czymś tam się różni, ja widzę tą różnicę. Mamy coś znaleźć. There you are. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcos. Tam coś jest. Okej. Okay. Czy my mamy coś tutaj blisko? Co będziemy mogli sobie zwiedzić przy okazji? Nie za bardzo widzę, ale tam widzę, słuchajcie, jest synchronizacja. O, gdzieś tam. I tutaj. Tak więc będziemy musieli to na pewno zrobić w tym odcinku. Na pewno to zrobimy. Więc pójdźmy się dowiedzieć, co tam Marcos wykombinował. Ziemia utraconych marzeń. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Tak, trzeba sobie zbindować na tym, bo ja automatycznie na spację naciskam. Łuki dogi. Ale zanim porozmawiam z Marcosem, chciałabym tą skrzynkę zakosić w jakiś sposób. Dobra, dobra, tam sobie gadajcie. O, to jest za kradzież. Co na twoją głowę wzrośnie. Jaką głowę? To mają mnie ścigać. Nikt mnie nie widzi. Nikt mnie nie widzi. Boss, I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Alexios, thank the gods! Phoebe found you in time. Think you can tell me about grapes? I can still hear you! I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Nic nie wiesz o winiarstwie, nie poradzisz sobie. No to wybierzemy sobie... A nie będzie jedynko. Because you don't know how to grow grapes or make wine. I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Oh. It's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that.
There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you in Sami, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. No nieźle, słuchajcie, on chce, żebyśmy sami osobiście poszli odebrać nasz dług, tak, który, no, pieniądze, które on nam jest winien. Cwaniak, słuchajcie, cwaniak. Ale tak, mamy przestań pożyczać Durisowi pieniądze i jesteś zbyt łaskawy dla Durisa. To może Duris? Znowu jedynka. How stupid can you get? Stop giving him money. He always pays me back. After I threaten him? Exactly. Everybody benefits. Doris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? Okay, to dowiedzmy się, gdzie jest ten Doris. Where can I find Doris? Chociaż powiedział, że w Sami. In a shop in Sami, overlooking the docks. You know this, Alexios. Will he be there? You mistake me for the Pythia. I couldn't possibly know. Okay, to... Właśnie, w jaki sposób mamy to rozwiązać? Czy w siłowy sposób? Czy rozumiem, że ja jestem takim kolekcjonerem długów, tak? How do you want to handle this one? Not like you handled that olive oil business. That was too much. I got the money. And now we'll never get any more from him. If you kill them all, nobody benefits. Threatening them and maybe more. Breaking things, certainly. Steal the money if you have to, but don't rob me of my customers. Unless you can't avoid it. These things happen. You'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Okej, okay, to teraz mamy wybrać sobie konia. Którego by tu wybrać? Może dowiedzmy się coś o nich. To będzie ciekawe. Tell me about this one. The Skyros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a goat. Okay. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, bred for its courage. Odważny koń. I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonian. These are bred for battle, a true warrior's horse. Okej, okay, ja nie będę szła w stronę wojownika, więc w sumie taki jest mi niepotrzebny, więc wybiorę chyba tego, słuchajcie, środkowego. Więc ja sobie... Czekajcie. O, tego sobie wybiorę. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. Tak, to jest that ten, no. Horse is from Thessalonia, bred for its courage. Okej, okay. To słuchajcie, wybieramy I've sobie. Made my choice. Which one will it be? W środku. I'll take the one in the middle. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. Dobra. To mi się podoba, a koniec, kropka. Are you sure? Because... I'm sure, Marcos. Everybody benefits. Especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Alexios. Okej, kochani, więc mamy nasze pierwsze zadanie, więc Phoebe to jest ta dziewczynka, słuchajcie, która na samym początku przyszła nam powiedzieć właśnie, że Marcos nas szuka, została porwana przez bandytów Cyklopa, więc musimy jej pomóc.
To więc chciałabym zobaczyć, jak tutaj jest z zadaniami. Jakiś mamy ekwipunek nowy. Coś nowego. Aha, coś, aha, o tych, pewnie o tych bandytów. Co my tu mamy? Tutaj nic. O, to możemy sobie wziąć. Znaczy, dlaczego jedna jest taka, druga taka? No dobra, niech będzie. I mamy konika. Phobos. Mamy mykeński rumak. Klepsydra, ale słuchajcie, nie, może, a, poczekajcie. Oddanym towarzyszem. Te konie często wykorzystywane do transportu złota, miedzi, szkła i kości słoniowej. Zaprzęgano również do rydwanów bojowych. Ten ozdobny symbolami tytana Kronosa, wierzchowiec, będzie służył ci wiernie aż po kres wieczności. To jest jakiś, to jest chyba ten dodatek, który ja dostałam. Tak mi się wydaje, ale słuchajcie, użyjemy sobie Phobosa normalnie. O. Come on. No to. Pójdziemy na ratunek. A. A, bo to pies jest. To jest właśnie coś, co mnie interesuje. Słuchajcie, przede wszystkim muszę co zrobić. Moim priorytetem jest tak, że zebrać hajs i jak najwięcej umiejętności. Oj, 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 chyba nie wejdę tędy. O, może tędy? O, super. W gorszych czasach łatwo odwrócić się od boków. Udaj się do spalonej świątyni w wiosce Kausos w przeklętnej Dolinie Pali, gdzie znajdziesz mnie na stercie popiołów, gdzie jeden z wiernych porzucił swe powołanie, by rozpocząć nowe życie jako pirat. Czyli słuchajcie, mamy takie same zadania, znaczy tak naprawdę zagadki, jakie były w Originsie. Fajna była rzecz, bo były naprawdę w niektórych momentach tak ciężkie, że trzeba było naprawdę główkować. Okej, okay, jak się przywoływało... Aha, czyli tak jest. I teraz tak, lecimy. Proszę, mamy kolejne zadanie. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale chciałbym tą dziewczynkę uratować. I potem... Come on, come on. Potem przydałoby się zrobić właśnie percepcję senu. Boże, percepcję Ikarosa. Czyli synchronizację. Dobrze, i teraz tak. There they are. I'll sneak up on him, Alakes. Okej, to ja może tak. No. Po cichaczu to zrobimy. Let me go! Shut it! Or I'll tighten those ropes! She'll make good ransom drachmi for the Cyclops. No one's gonna buy me from you. They're all poor. Keep quiet, Phoebe. Oj, 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 co jest? Jeśli wrogowie wykryją cię na obszarze zastrzeżonym, rozpoczną poszukiwania przy kutnicy, aby... Dobrze, to jest standard, słuchajcie, to więc... This tall grass will keep me hidden. Dobra, dobra. Podejdź, podejdź tutaj, panie. Likwiduj niepodejrzewających niczego wrogu, nacisnę F. To też jest standard, słuchajcie. To jest chyba takie wprowadzenie. Zadanie, które nas wprowadzi. Okidoki. I teraz tak. Okej. Okay. Oj, co to zrobił? Podejdź, podejdź, podejdź. Już myślałam, że nie zdążyłam, ale jaja. Dobrze, i teraz tak. Tu mamy jednego i tu mamy jednego. To ja myślę, że tutaj się... Tutaj pójdę za kamieniem. Najpierw tutaj. To jest chyba babeczka, no to babeczka jest. Najpierw ją. Cichaczu. Leżysz. A tego. That Marcos is going to be next. Time to get Phoebe out of here. Piękne, piękne zabójstwo. Ja pierniczę. Strasznie mi się podobały, słuchajcie, w
Originsie, ale tutaj to już w ogóle kozacko to zrobili. Bardziej brutalna jest ta gra. Okej, okay, uwolnimy Phoebe. Zobaczmy, co nam powie. Are you all right? It wasn't so bad. Last time they put a cloth in my mouth so I'd stop biting. Phoebe, just be careful. You're alone now since... Since my parents died? I'm okay. I've got you and you've got me and Marcos. We're your family, right? You'll have to be stronger than that. Don't give in! Let him have it! Got you. Again, up. Yes, Father. A Spartan rises as soon as they have fallen. Ready your stuff. Widen your stance. A soldier grounds themselves. Hmm? Good. Good. Approach me. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Time to eat, don't you think? What are we eating tonight? Tonight, we are having baby Cassandra. And what a feast she will be. No, not her. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes. You're all sweet as honey. Now, come inside. The lamb's turning black. Here. Lay her in bed. Yes, Father. Alexios. You are my greatest pride. Remember that. You will bring this family to glory. Go. Okej, słuchajcie, więc poznaliśmy jakąś tam namiastkę historii Alexiosa. Right. You worry too much. You don't worry enough. We'll be all right if we watch out for each other. Which reminds me, the thug said you should watch your back. What'd they say? They said the Cyclops put a big bounty on you. Talos the Stonefist wants you dead. Talos, the mercenary. Oh, am I ever not in trouble? Better get him before he gets you. I hear he's really mean. I'll find my way back to town. Here! Talos, the Stone Fist? That's just what I need today. Another broken nose. I'm going to have to take care of that. Łowcy nagród, tacy jak Talos, to wrogo nastawieni najemnicy, którzy będą na ciebie polować, póki za twoją głowę wyznaczona jest nagroda. Takie zlecenia zwykle można spłacić, ale Cyklop nie przyjmuje pieniędzy. Więc słuchajcie, otwórz menu najemników. Zobaczmy, jak to wygląda. Która o piąty poziom ma to? Ja muszę go unikać teraz. Który mam teraz? Drugi? W menu najemników możesz przeglądać swoją pozycję, nagrody za każdy stopień, a także status, silne i słabe strony wszystkich znanych najemników oraz łowców głów. Ponieważ Talos ma wyższy poziom, lepiej unikaj go, póki nie rozwiniesz swojej postaci na tyle, by się z nim zmierzyć. Fajna sprawa, słuchajcie, że to nie jest takie proste. W Originsie to troszeczkę inaczej wyglądało, a tutaj widzę, że za każdą kradzież, czy też jakieś, nie wiem... morderstwa, no będziemy musieli za to odpowiedzieć, tak więc fajna sprawa, coś nowego, coś świeżego, zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej, okay, tablice, nie tablice, tutaj mamy buciory nowe, tutaj mamy, o, drugi poziom, to ja sobie, ojej, jakie to brzydkie jest, ale dobra, słuchajcie, no nie mam innej możliwości, muszę po prostu cokolwiek tutaj mieć. Okidoki.
Więc myślę sobie, że teraz wybierzemy się. Słuchajcie. A, to jest tak. Duża jest ta wyspa. Myślałam, że to znacznie mniejsza będzie, ale nie, ona jest bardzo duża. Przede wszystkim zrobię sobie percepcję Ikarosa, tak? Czyli synchronizację. Ej. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, bo będziemy mogli wtedy w jakiś tam sposób szybko podróżować z jednego krańca na drugi kraniec. Okej. Tados. A jest go. Pięknie. Więc lecimy sobie w tamtą mańkę. O, tam. Kawał drogi. Ale jakoś sobie poradzimy. Przy okazji. Może na coś natrafimy. Oj, pardon. A, bo to jest ten koleś, dobra. A my tutaj. Uj. Ups. Okej, okay, on sobie tutaj konik może zostać. A my, słuchajcie, wspinamy się na samą górę. Zawsze lubiłam słuchanie wspinaczki w Assassinie, zawsze. Oj. Oj. Chyba śliskie. Spróbujmy tą stronę. Statua Zeusa. Będzie wspinania, wspinania. Mogłam w sumie od razu, jak... Tutaj wejdę. Czekajcie, jakoś tutaj... Patrz, ja tutaj nie chcę mi wejść. Dobra, może tam będę. Okej. Okay. Ups! Okej, okay, ale nie, słuchajcie, no takie, tak robili, słuchajcie, znaczy takie były w sumie posągi, tak? Że było wszystko odkryte, więc mam nadzieję, że YouTube tego nie zbanuje w żaden sposób. Choć już miałam pewnie głupi pomysł, tak? Żeby zawiesić się na tym. Gdzie to jest? To jest tutaj. Dobra. Okej, okej, okej. Oby nie spaść. To nie jest przyjemne. Wow, jaki widok. O kurczę. Pierwsza synchronizacja. Fantastycznie to wygląda, słuchajcie. I to naprawdę ja nie mam jakichś tak na full detalach w 4K, ja mam na ultra wysokich, ale to słuchajcie, ja wiem o tym, że nagrywki nie oddają tak do końca piękno tej gry, bo naprawdę wygląda to znakomicie. Uwielbiam taki klimat gier. Więc słuchajcie, myślę, że oto tym pięknym widokiem, tak jaki mamy tutaj, zakończymy nasz pierwszy odcinek, więc słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I oczywiście dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nowej grze. To jest dopiero początek, tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy, ale ja na pewno osobiście sprawdzę, czy jeżeli zabijemy wszystkich bandytów w obozowisku, czy oni powracają do tego obozowiska, na przykład tam, gdzie Phoebe było. Tak więc na pewno tam wrócę i sprawdzę to i Wam powiem, czy naprawili to, czy zmienili to. Tak więc trzymajcie się ciepło. Miłego wieczorku, bo w sumie to jest noc. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć, pa, pa.